Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do gry Traveler Rest. Boże, ale ja się łąkam dzisiaj. Tak czy inaczej, wracamy, patrzymy, serwer jak jest zahostowany, jeżeli chodzi o Terrarię, bo nie wiem czy wiecie, ale w sobotę wystartowaliśmy o godzinie 20 z naszym takim serwerowym, kanałowym serwerem do gry Terraria. Dobra, co my tu mieliśmy zrobić ostatnim razem? Coś chyba odkryliśmy. I to było chyba to, prawda? Mała ławka, mała skrzynka, drewniane okna, ptasznik, reguł do starzenia? What? What the fuck? Dobra, a jakie mam w ogóle questy? Gdzie tu się potrzebuje questy, bo ja znów jestem troszeczkę w tyle. Wytwórz więcej małych stołów za pomocą warsztatu. Czyli musimy małe stoły zrobić. Gdzie jest mały stół? Indywidualny stół, mały stół. 20 desek, 15 gwoździ, 10 słupów. 20 desek. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieć jakieś ulepszenia, które nam pozwolą na szybsze tutaj operowanie tymi rzeczami, bo inaczej to będzie takie grindowanie, czy to szok. Takie grindowanie, czy to szok. Nie wiem, czy nie mam mikrofonu delikatnie zbyt blisko twarzy. Czy to nie popsuje delikatnie jakości dźwięku, ale mam nadzieję, że nie. Starał się po prostu troszeczkę ciszej mówić. Dobra, róbmy te sztabki. Robimy sztabki na maksa, bo potrzebujemy gwoździ jeszcze. Dobra, lecimy jeszcze z deskami. Z desek zrobimy potem, z tego co pamiętam, te paliki. No i tego drewna też chyba nie mamy za dużo. Chyba od następnego odcinka będę starał się troszeczkę przyspieszyć to wszystko, po prostu zrobiąc tutaj wiele rzeczy i tak dalej. O ile będę miał czas, bo jak wiecie, mam w tej chwili Danganronpę na głowie, no i jest troszeczkę wymagające, aczkolwiek możliwe, że niedługo troszeczkę coś się zmieni, jeżeli chodzi o Danganronpę. Kombinuję coś przy zmianie głosu, być może nie będę musiał sam modelować własnymi organami, że tak powiem. Tylko będę miał do tego specjalny program. Ale to dopiero zobaczymy od... Nie tego, co teraz będzie odcinka, tylko od następnego. O ile się wyrobi, oczywiście o ile to będzie działać. Dobra, to już możemy zbierać. Tutaj robimy gwoździe. Za mało paliwa. Weź sobie paliwka. Jest godzina 8:10. Przydałoby się zrobić cokolwiek. Nie wiem, zebrać na przykład... jakieś... czy zebrać? Zrobić jakieś może jedzonko? Właśnie, bo my chyba nawet ostatnio coś kombinowaliśmy w ten sposób. Chyba jakieś zamówienie złożyłem, bo mam bardzo mało kasy. Zobaczmy, czy coś tutaj przyszło. Zamówienie, tutaj nie ma nic. Co tu jest? Wiaderko tylko. Czy ja brałem... Tak, brałem wiadro. Dobra, pamiętam. Zbierz wodę. Już mam wodę zebraną, tak? Wiaderko z wodą, dokładnie jest. Czekajcie, gdzie my tu możemy coś pichcić? I w jaki sposób możemy pichcić, to jest pytanie. Tu nic nie możemy. Reputacja gospody numer 1. Owsianka. No dobra, ale gdzie ja to mogę przygotować? Wykonane w piekarnik. My nie mamy piekarnika chyba. Holy shit. Ewidentnie nie mamy piekarnika. Ja nie wiem, czy tutaj właśnie nie będzie... Ej, no bez jaj. O fuck, no to jednak nic nie zrobimy. To po co mi było to wiadro? Nie mam pojęcia. Tego postawić tu nie mogę. No to dobra, musimy no iść tak samo jak nam tutaj każą, czyli razem z tymi kustami. Nie to. Postaw to jak było. Dobra, rób drewniane słupy. Tu robimy sztabki. Tu robimy dalej gwoździe, robimy stoły. Nie dałem tych rzeczy już. Jeszcze 2 razy gwoździe i 10 słupów. Słupy chyba akurat będziemy mieć 10, więc... Więc to powinno wystarczyć. W ogóle może bym jakieś drzewka posadził? Co wy na to? Dobra.
10 słupów jest. Więc robimy deski. Bo te deski oczywiście teraz nam chyba przeszły na słupy. I robimy gwoździe. Mały stół. No to akurat tego już mamy chyba dosyć. Mamy chyba dosyć. Sprawdźmy jeszcze na wszelki wypadek. Mały stół, dobra. Tylko pytanie, ile my musimy ich mieć? Pytanie, ile musimy ich mieć? Jezu, jak te gwoździe się długo robią? Strasznie długo. Musimy mieć tą gospodę na poziomie pierwszym, żeby cokolwiek tu zrobić. Dobra, no możemy już chyba mały stół wytworzyć, tak, możemy. Niech tu się tworzy. Tu dalej lecimy ze sztabami. No tu lecimy dalej z deskami. Ewidentnie są pypki jak w Graveyard Keeper. Bla 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 bla. Jak zwykle się jąkam. Robimy gwoździe. Tu możemy robić chyba tylko światło, pochodnie, prawda? Prawda. Tu możemy robić drewno opałowe, które nam nie jest w tej chwili potrzebne. Bo w sumie opał mamy. Dobra, możemy już to przetapiać. Pościnajmy sobie trochę drewna. No ja muszę trzymać, no tak. Ja to muszę trzymać niestety. Uuu, tu jest chyba broń w stronie kamyczek, którego nie widziałem wcześniej. W ogóle jeżeli chodzi o drzewa, to bym zrobił sobie tylko jedno miejsce, gdzie mam tylko i wyłącznie drzewa, żeby sobie po prostu chodzić, ścinać i szybko ogarniać. Tego wycinamy wszystkie drzewa, które są w okolicy. I zasadzimy je gdzieś indziej. Dobra, tu się jeszcze nie zrobiło. Może powinienem sobie zostawić trochę tego metalu. Dobra, wytwórz więcej małych stołów za pomocą warsztatu. Mamy to. 4 papierowe podkładki. Możesz teraz uzyskać dostęp do pomieszczenia produkcyjnego. Gdy będziesz gotów, zamknij gospodę i udaj się do jej północnej części. Uuu, czyżby coś nowego? Co żeśmy tu odblokowali? Zobaczmy to. To są zwykłe stoły, ale nie mamy do nich nawet... Nie mamy do nich nawet krzeseł. Nie mamy nawet krzeseł. Odblokuj pomieszczenie za 40 silverów. No dobra. Pomieszczenie produkcyjne. Odblokuj pomieszczenie produkcyjne, znajdziesz je... Dobra, to już mamy nagrody jęczmień plus wiaderko z wodą. Przygotuj owsiankę. To jest twój pokój rzemieślniczy. Najpierw zróbmy trochę owsianki. Czy ja teraz będę mógł postawić... Tak, mogę to postawić. Fuck yeah. Beczka łagodna. Potrzebujemy jęczmieniu, chmielu i wiaderko z wodą. Dobra, zróbmy owsiankę. Za mało paliwa? Proszę. Niektóre receptury mogą być modyfikowalne. To pozwala na użycie dodatkowych składników. Niektóre receptury posiadają obowiązkowe składniki. Dodatkowe składniki. Owsianka wymaga zboża. Spróbuj przeciągnąć jęczmień z ekwipunku do jednego ze stołów. Z lodów, przepraszam. W ten sposób zrobisz owsiankę jęczmienną. No dobra. Tylko jak to zrobić? A, w ten sposób. Poczekaj, aż owsianka będzie gotowa. To potrwa tylko kilka sekund. Kilka, czyli ile? Ale fajnie, dobra, już możemy sobie robić jedzonko. Mamy tutaj ten pokój produkcyjny i mamy jeszcze piwnicę, którą też musimy ogarnąć. Maszyna do słodowania. Uzyskaj słód ze zbóż. Pora uważać piwa. Ustaw słodownię z ekwipunku i zacznij proces wytwarzania jęczmienia słodowanego. Pamiętaj o wyłączeniu trybu budowy. Oh shit, here we go again. Lecimy z tym. Jęczmień słodowy. Za mało paliwa? O Jezu, teraz do tego węgla będzie szło od cholery. Zbudowanie zajmie trochę czasu. Możesz w tym czasie otworzyć gospodę i serwować owsiankę. Tak, zróbmy. Ja w ogóle tej owsianki jeszcze trochę porobię. Trochę tej owsianki tu porobię. Dobra, otwórzmy. A te podkładki tu jeszcze położył. O. Tu jeszcze jedna. No już kurwa, przyszedł fleja jedna, no i zrobił bałaganu. A czy ja nie włożyłem sobie... O nie, 65. Jest chyba ta owsianka, czy nie ma tej owsianki? Nie ma owsianki!
Dobra, jest cała owsianka. Obsłuż, obsłuż. Lejemy browarka. Tylko browarka już mamy mało strasznie. Beczka jest pusta. Ale mamy syf. No, F? Czemu to nie działa? No jest, działa. Brudasy cholerne, no. Brudasy cholerne. No już po jednym silverze leci to ładnie, opłacało się. No już fleje tutaj pobrudziły wszystko, no. Już fleje pobrudziły. Dobra, ogarnijmy sobie to, dodajemy sobie kolejną owsiankę. Kolejną jęczmienną. I wiaderko mam już puste. W ogóle mogę sobie... A, tu gospoda musi być zamknięta, cholera. No, kolejna owsianka. I owsianka jest po 1,33, to jest sporo. I jak na początek, to jest sporo. No, już tam jest brudno. Czyśćmy troszkę, no i widzę, że kolejny browarek i kolejna owsianka jęczmienna. Na serio, tego piwa już mamy coraz mniej. Coraz mniej. Ale rep już leci całkowicie. I kolejna owsianka. Och, kolejny strudzony wędrowiec. Masz owsiankę. Czyśćmy to. Też wyczyśćmy. Brudasy, no. No ja wiem, że tu jest czysto. Wiem, że tu jest czysto. No ale pięknie repy lecą. Jeszcze połowa. Mniej niż połowa. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Dobra, czy piwko już się uważyło? Jeszcze nie, ale owsianka się uważyła. Tą owsianeczkę sobie weźmiemy, co by nie zabrakło nam jej. Tylko trzeba pamiętać, że ja muszę ją wstawić. Pyk, pyk, owsianka gotowa. 50 owsianki jest git. Tylko znów brudasy nabrudziły, no. Znów brudasy nabrudziły. Pyk. Tak powinieneś, żeby nie nabrudzić flejo jedna. Totalna flejo. No jakbyśmy się postarali, to może, ale musiałoby być piwo. A tego piwa nie mamy. Znaczy no mamy jeszcze tam troszeczkę, ale to nie jest dużo. Czy ja mam cię uspokoić, e? No. Tak ma być. Czysto, schludnie i bezpiecznie. Owsianka, owsianka. Już prawie odrobiliśmy te koszty silvera. No ja mam nadzieję. Ma być spokój. Spokój kulturalny. Co jest na górze? No chyba nie było. Piwko się uważyło? Uważyło się piwko. Dobra, posprzątajmy tylko tutaj na szybko. Obsłużymy tego paniczka. Siadaj, jedz. Idźmy to piwko ogarnąć. Wytwórz jęczmień słodowany. Kurde, mieliśmy beczkę do ważenia. Wytwórz beczkę gotując zboża. Postaw kocioł za cierny i wytwórz beczkę łagodną. Wróć sprawdzić za jakiś czas. No dobra. Masz tutaj trochę tego opału. I tyle. Czy ja mam w tej chwili to piwo, czy nie mam tego piwa? O. Co tu się stało? I szkło porozbijane, przepraszam bardzo. To by się pory jak tłukliście? Otwórz. Czy ja mam piwko? Nie mam piwka. Czyli zaraz będzie knajpa bezalkoholowa, akcyzy nie będziemy mieć. Ewidentnie tak zaraz będzie. Lej browar. Też piwo w sumie po jednym silverze prawie daje. To tak nie jest jakoś ambitnie. Jakoś tak nie jest ambitnie. Ale może jeszcze dzisiaj to zrobimy. 1415. Nasza knajpa się delikatnie mówiąc rozwija.
Tylko tak, owsianki nam starczy, to prawda. Tylko problem jest teraz taki, że my nie mamy jak hodować tej owsianki czy jęczmienia. Musimy ogarnąć jakąś farmę. Repy lecą. Długo się to robi? A już w sumie 1/3, czy 1/4. Uspokoić cię. Obsługujemy. Potem chyba będziemy mieć nawet obsługę, więc to też jest spoko. Zaczęliśmy im tu trochę. Widzę, że chłopaki grają na serwerze w Terrarii. Oż ty kurde, mulu jeden ty. No ja tu sprzątam właśnie i o to chodzi. Będziemy musieli sobie ogarnąć więcej stołów. Ja cię zaraz uspokoję. Czy nasz pan zamierza tu dziś gościć? Coś tam. Nie zdążyłem, dobra. Sprawie 3/4 zrobione. Owsianka. Brunesów trzeba pogonić. Ja ci dam tutaj, chodź wytrzeć stół, gnoju. Ewidentnie zaraz coś tu w łeb dostanie. Tylko jeszcze nie wiem kto. No jednak ci się obsługa podobała. Dobra, dzień się kończy. Kończymy obsługiwać klientów powoli. Ci, którzy zostali, niech tu jeszcze będą. Mam nadzieję, że będziemy mieć piwo. Mamy niby piwko. Przed nami ostatni etap fermentacja. Ustaw zbiornik fermentacyjny i uważ piwo łagodne. Możesz użyć dodatkowych składników do receptury, jak na przykład owoce i nadać piwu własną nazwę. Potrzebne składniki możesz zamówić za pomocą skrzynki pocztowej, która znajduje się na zewnątrz. Wytwórz łagodną brzeczkę. To nie jest zapytaj beczkę. Pusty kek i drożdże piwne. Tylko jeszcze zobaczmy, czy przypadkowo nikt od nas niczego tu nie chce, ale chyba nie. Goście się rozeszli. No i myślę, że na jutrzejszym dniu bez problemu sobie ogarniemy już kolejny poziom. Piwo łagodne. Brzeczka łagodna. Chmiel goryczkowy. No dobra, spróbujmy. I niech się robi. Tylko tak, teraz jest pytanie, czy my możemy zamówić sobie jakieś farmy. Zrobić jakieś farmy. Chmiel aromatyczny. Chmiel goryczkowy. Weźmy sobie tego chmielu trochę. Brzoskwinia. A w sumie co mi tam? Z 5 sztuk. 5 sztuk mi będzie potrzebne. Jakieś drożdże. U, drożdże są drogie. Czy drożdże? Drożdże lagerowe po 5. Dobra, weźmy też 3. Już 45 koszy. Kurde, drogo to wszystko wychodzi. Naprawdę drogo. Myślałem, że będzie taniej. Uprawa. Kiełek dębowy, nasiona kukurydzy, nasiona pszenicy, nasiona jęczmienia. Ale my chyba jeszcze nawet nie mamy... Nie mamy nawet nic do uprawy tego. Dekoracje inne. Kocia miska. No właśnie. My jeszcze potrzebujemy jedzenia dla kota. Miedziana motyka. Za 5 silvera. No dobra, to spróbujmy sobie nasiona jęczmienia kupić. Z 5 tego. Jest 4. 5 tego. Musiałem 6. I 5 tego. Dobra. Wywaliliśmy się z hajsu, co prawda. Ale myślę, że to nie jest problem. Właśnie, skoro jest zamknięty lokal, to możemy zrobić kolejny stół. Tylko ja bym w ogóle to jakoś delikatnie
inaczej rozplanował. No tak, w szczególności, że tu panowie będą się gościć, to ja bym dał tutaj te krzesła. Może od ściany z jedną krętkę, o, tak jak jest teraz, tutaj. Tutaj to. Może jakieś krzesła byśmy dorobili? W ogóle możemy coś takiego zrobić? Czy my możemy coś takiego zrobić? Indywidualny stół, krzesło. Potrzebuję krzeseł. No, ławka. A krzeseł nie ma. Nie ma krzeseł. Może w innym miejscu krzesło? Też nie. A dupa, nie ma krzeseł. No to nie mamy krzeseł. Ja tu nigdzie krzeseł nie widzę. Chyba, że to jest mała ławka. Może to jest to. Może to jest to. Mała ławka. I musimy iść już spać, bo jest 21:10. Dobra, to troszeczkę przybliżymy tu. Tam sobie delikatnie odsunął w ten sposób. I właśnie tak jak jest teraz. Niech będzie to w ten sposób. I w ten sposób. A ja to mogę ściągać, wow. Dajmy po dwóch rogach, żeby oni się nie spalili, cholery jedne. Dobra, to się waży, idziemy śpiulkać, zasyłamy łóżko i lecimy dalej w gimę. Lecimy dalej w gimę. Zamówienie dostarczone. Zobaczmy, czy my w ogóle możemy... Jest piwo uważone. Masz zadanie, jak naciśnij K, by je wyświetlić. Uważ pierwsze piwo. Miedziana łopata. Czas na farmę. Pierwszą rzeczą, którą będziesz musiał zrobić, to oczyścić trawę z obszaru uprawnego za pomocą łopaty. Aby to zrobić, wybierz łopatę z pasku edycji i stań na trawistym obszarze. Pamiętaj, że musisz być poza trybem budowy, aby to zrobić. Znaczy, niepotrzebnie kupiłem wszystko inne. Znaczy, w sumie nie wiedziałem, że łopaty nie mam, tak szczerze powiedziawszy. Ale nie jest źle. Nie jest źle, spróbujmy sobie gdzieś to zrobić na górze. F, usuń. O! To jest ciekawe, nie powiem. To jest ciekawe. Rozumiem, że to wszystko musimy też wypełnić. No i co, robi nam się w sumie taki tutaj tryb jak... O, dobra, miedziana motyka. No tylko 5 silvera straciłem. Teraz, gdy ziemia jest wolna od trawy, znaczy czas, aby uprawiać. Wybierz motykę i uprawiaj ziemię, na której zamierzasz uprawiać swoje rośliny. Spoko luz, ja tam mam już więcej tych nasionek troszeczkę, więc myślę, że damy radę. Ja potem to będę wszystko zmieniał, więc nie przejmujcie się tym, że jest tutaj taki pierdycznik zrobiony. Chciałem powiedzieć pierdolnik, znaczy w sumie powiedziałem pierdolnik. Dobra, nieważne, nie było tematu. No pierdolnik jest zrobiony. Nie będę owijał słowa. 5 nasiona jęczmienia i 5 nasiona kukurydzy. Zróbmy sobie troszeczkę większą tu farmę. Oj. Łoj. Uprawy rosną z upływem czasu w trzech etapach. Te, które wyrosły, możesz zebrać przy użyciu sierpa. Dobra, ale powiem wam, że to sadzenie to jest... Taka lipa trochę. To jest trochę lipa. Nasiona jęczmienia. No jest lipa faktycznie. Idziemy odebrać nasze zamówienie. No chyba już dotarło. Jest chyba tutaj. A jakże. Dobra, zbierz wszystko. Miedziana motyka jest mi teraz niepotrzebna w takim razie. No ale trudno. Już wzięte, już zapłacone, to nie ma co się buczyć.
Nie, ale serio, to jest tutaj lipa straszna. To jest straszna lipa. Mogę to ściąć? Nie? A co? To mi tu nie pasi. Czyli co, rozumiem, że ja tego wcale podlewać nie muszę. Jeszcze chciałbym zrobić na koniec odcinka jakiś level up tego naszego Grey Dawka. To usuńmy. No ale niech się już powoli tutaj plony rozwijają. Na szczęście chyba naprawdę nie muszę tego podlewać, więc luz. No, wiesz, stoisz tu. Gałgan jeden. Dobra. To już mamy. Nasiona pszenicy. Nasiona jęczmienia. Czemu to jest dwa? Czemu to narzędzie mam razy dwa? Może to są dwie motyki? Nie rozumiem tego. Wydrek mam chyba 7. Oj, mniejsza. Czy to jest jęczmień? Kukurydza. Kukurydza jest tu. Więc posadźmy sobie tą kukurydzę, tak jak Pan Bóg przykazał. Jęczmień jest tutaj. Ops. Pszenica i żyto. I chyba akurat nawet mi to wyjdzie. Ajax, dobra. Niech sobie już rośnie. A my idziemy otwierać naszą karczmę. Czy ja ławkę zrobiłem? Chyba zrobiłem. Więcej ławek. Zrób jedną małych ławek. Candle bar i 3 świece. I tu mieliśmy takie zadanie? Nawet nie wiedziałem o tym. Żniwa i kalendarz. Kup kalendarz ścienny. Uj, będziemy mieć przetwarzanie kamienia. Dobra, ta gra się dopiero rozwija w tej chwili. Ja żebym tego nie zauważył. Cyk. Obróćmy to tutaj może. Jakiś świecznik. Niektóre z przedmiotów zwiększają poziom komfortu w twojej gospodzie. Posiadanie kilku przedmiotów tego samego rodzaju osłabi ten efekt. Większy komfort przyczyni się do większego zadowolenia gości. I co, i możemy tutaj to... Możemy. Ulala. Dobra, może na barze sobie troszeczkę postawmy tych świec. Ciemno to jak w dupie. Otwieramy grajdą. No właśnie, my już sobie to piwo wyważyliśmy, więc możemy teoretycznie teraz coś sobie tutaj włożyć. Nalej piwa. Nie? Ku. Mamy piwko tutaj. No, a jak ja mam to włożyć? Pusty keg? Pełny keg. Masz kilka unikatowych przedmiotów w zapasie. Im więcej unikatowych przedmiotów posiadasz, tym więcej pieniędzy i reputacji zyskujesz. Liczą się tylko przedmioty bazowe, nie wliczając w to tych, to ich pochodnych, z użyciem dodatkowych składników. Dobra, spoko. Już rozumiem. Z gry i pi. To jednak może nie było piwo. Zobaczmy, jak nasze piwo będzie smakować. Za 3 silvery? Wow! Mówicie piwo, a nie... Jakieś jedzenie. Po co wam jedzenie? Jedzenie jest dla słabych. Jedzenie jest dla słabych, nie bierz jedzenia. No ale teraz to będzie pierdyknik. No ale hajsy się zgadzają. Co by nie mówić, hajsy się zgadzają. No już mamy 10 osób zamiast 6, 8 przepraszam. Więc mam nadzieję, że po tych osobach już nam reputacja na tyle wzrośnie, że będziemy mogli bez problemu sobie wylewelować i odkryć dokładnie, na czym polegają te nasze perki. Tylko jedna osoba pije piwo, naprawdę? Jaja sobie robicie? No już świnie zabrudzili to wszystko. No, wynosić się powoli z tej gospody. Dobra, jedna osoba, druga idzie coś zamówić. Bierz to, bierz, chłopie. Stolik brudny. Bon.
gry. To jest to. Muszę zapamiętać, jak te kagi wyglądają i jakie mają nazwy. Wyczyć to. Dobra, czyżbyśmy bili level pierwszy? Tak. Uzyskałeś kolejny poziom reputacji. Każdy poziom odblokowuje nowe przedmioty i mechaniki. Drzewko rozwoju, piwowarstwa i gotowania. Wciśnij to, aby otworzyć, ale to za chwilę. Masz to. Dobra, jak to wygląda? Za pomocą drzewek rozwoju pozyskujesz nowe receptury. Każda dziedzina wymaga punktów umiejętności, które zyskujesz wytwarzając przedmioty. Punkty umiejętności dzielą się na fizyczne natury oraz mentalne. Naciśnij spację, by kontynuować. Aha, no czyli są takie pypki jak w Graveyard Keeper. O, herbaty, owsianka. Owsiankę już mamy, rozumiem, tak? Pieczenie i zupy. W sumie możemy sobie i to ulepszyć. Weźmy zupy. A tutaj? Jasne, porter, lager. Obstawiam, że miód pitny jeszcze może być spoko. Dobra, ale skupmy się trochę na jedzeniu. Skupmy się na jedzonku. Weźmy pieczenie. Jeszcze po jednym punkcie nam teoretycznie zostało, ale... Ale to już nieważne. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, jak i harmonogram macie w opisie i stronę. Czy harmonogram to będzie na stronie, przepraszam bardzo. Zapatrzyłem się na tych ludzików. No, tak więc harmonogram macie na stronie, tylko strona może jeszcze nie działać. Akurat jeszcze w poniedziałek może nie działać, bo jestem w trakcie przenoszenia tego wszystkiego na nowy serwer. I chcę, żeby było to dobrze, ale niestety baza danych nie chce ze mną współpracować. Tak więc trzymajcie się, grał do was Shiro. Hej, hej!